Chłopaki, co zamawiacie? Mamy dzisiaj dużo ludzi. Ajs, gdzie moje bułeczki? Lekcja niedługo, nie zdążę zjeść. Ajs, byłyśmy to pierwsze. Chodź do nas, chcemy zamówić. Dobra, pizza carbonara. Co, a to daj spokój, nie mamy takich bułeczek. Ale ja chcę z wiśniami. Mamy tylko z makiem i cynamonem. Dziewczyny, szybko, mam dużo zamówień. Poprosimy 3 milkshake'i. Podwójne, z rurkami. I 3 tiramisu. Mam nadzieję, że nie chodzi wam o bananowe, nie mamy już bananów. Malinowe! Ajs, zapomniałeś o mnie? Ja poproszę lody. 2 kulki, czekoladową i kiwi. Gigi, jakie lody? Zachorujesz. Hej wszystkim! Poczekaj, że na tej przerwie już nie akceptuję zamówień, bo się nie wyrobię. Nie rozumiem, Ajs, mieliśmy ciężki trening. Jesteśmy bardzo głodni. Przynieś nam coś do jedzenia. Aha, głodni po treningu, tylko się popisują z tą piłką. Dima, jestem taki głodny, nie chcę mi się gadać o koszykarzach. Z cynamonem, z makiem, z cynamonem, z makiem. Ajs, zdecydowałam, chcę bułeczkę z cynamonem. 2. Cześć wszystkim. Koszykarze, nie rozumiem. Nie widzicie? Ten stolik jest zarezerwowany. Diana, ale nie ma innych miejsc. Zaraz, co ty masz na sobie? Smajlik, byłyśmy na WF-ie, dziewczyny się przebrały, a ja nie zdążyłam. A po co ci to na boku? Do wentylacji, czy co? Smajlik, o co ci chodzi? Nie, to tylko body. My też takie mamy. Tak, koszykarze, odejdźcie od naszego stołu. Dziewczyny, w czym problem? Siadajcie na kolana. No, jak chcecie. Max, ja u ciebie. Nie kumam, koszykarze, zapomnieliście, że Stella to moja dziewczyna? Pewnie, zauważyłam cię. Moje maleństwo, mogę usiąść na twoich kolanach? No dobra, usiądź sobie. Króliczki, czemu jesteście ostatnie? Teraz nie ma jak złożyć zamówienia. A my mamy milkshake'i. Nam też to powiedział Diana. Ajs, jak to? Jesteśmy głodni. Poczekajcie, porozmawiam z nim. Ajs, kochanie, zbierz nasze zamówienie. Uwaga wszyscy, mam pilne ogłoszenie. Uwaga! Witaj, nauczycielu Mike! Słuchamy! Nauczycielu Mike, zrobię ci zaraz latę. Nie ma czasu na latę, mamy sytuację SOS. SOS jest wtedy, kiedy nie mamy czasu na jedzenie. Ajs, proszę, przyjmij nasze zamówienie. Twoja miłość cię prosi. Ajs, no proszę. Posłuchajcie mnie uważnie. Dzisiaj syn dyrektora przyjeżdża do szkoły. O, a ładny jest nauczycielu Mike? To syn dyrektora. Umówię się z nim i dostanę wszystko z tej szkoły za darmo. Nauczycielu Majka, a ile lat ma syn dyrektora? Diana, ale jak to? Wiedziałaś o tym i dlatego się tak ubrałaś? Smajlik żartuje. Potraktujmy to na poważnie. Pokażmy się z lepszej strony. Spokojnie, nauczycielu, napij się kawy. Syn dyrektora to nie jest problem, pokażemy się z lepszej strony. No i kolejny facet? Nie mogłoby być więcej dziewczyn. Tak, nauczycielu Majk, lepiej powiedz synowi dyrektora, żeby nie patrzył na moją Stellę, bo się jeszcze zachwieje. Kev, jesteś o mnie zazdrosny, to takie słodkie. Zielona, jak wyglądam? Gigi, strasznie! A ja jak wyglądam? Niewystarczająco jak dla syna dyrektora. Nie mogę znaleźć syna dyrektora na Instagramie, widzę tylko córkę. Jest bardzo ładna. Mam nadzieję, że nie przyjdzie do naszej szkoły. Dobra, załoga, mamy umowę. Dobra, wszyscy do klas. Ajs, gdzie moje zamówienie? Gdzie nasza pizza? Nauczycielu Mike, nawet nie zdążyliśmy zjeść. Ajs, przynieś nasze zamówienia. Tak, gdzie moje latte? Wszyscy na lekcje. Jesteśmy dobrą szkołą, okej? Na lekcje. Dziękujemy, Ajs, za przyniesienie zamówień. Och, gdyby nie nauczyciel Mike, to chyba by mnie tu wszyscy zjedli. Nat, zastanawiam się, czy syn dyrektora jest w porządku. Nie wiem, Diano, mam Ajsa, nie obchodzi mnie to. Nad, mnie też to nie obchodzi, ale chciałabym wiedzieć. Jak zacznie do mnie podbijać, Kev mu powie, że jestem jego dziewczyną. Nie obchodzi mnie, czy to jest syn dyrektora, czy nie. Do mnie niech się nawet nie zbliża. Bądźcie cicho, nauczyciel Mike już to jest. Nauczycielu Mike, jesteśmy gotowi na lekcję. Dobra, Diana, chodź tu. Ja? Czemu ja? A niech to. No bo ty, co, nie słyszałaś? Nie musisz krzyczeć. Nauczycielu Mike, jaki jest temat? Zasady zachowania w szkole. Pisz pierwszą. Tak, tak, przy telefonie. Już w szkole? I tak, pierwsza zasada. Na lekcji wszyscy powinni być cicho. Przestań krzyczeć, to dyrektor. Oczywiście, spotkajmy go. Proszę bardzo, niech przyjdzie. Nauczycielu Mike, jaka jest druga zasada? Przestań krzyczeć, rozmawiam z dyrektorem. Ashot Ashotowicz, odciągasz nas od lekcji. Diana, co ty robisz? Rozmawiam z dyrektorem. Nauczycielu Mike, kontynuujmy lekcję.
Dobra, Diana, porozmawiamy na przerwie. Laila? Tak, nauczycielu Mike. Mam dla ciebie ważną misję. Jestem gotowa, nauczycielu Mike. Posłuchaj najpierw. Nauczycielu Mike, jaka jest druga zasada? Diana, usiądź, przestań gadać bzdury. Laila, syn dyrektora już tu jest. Zabierz go do kawiarni i poproś Ice'a, żeby zrobił mu gorącą czekoladę. Nauczycielu Mike, ja mogę się spotkać z synem dyrektora. Widzisz, Diano, nie jesteś wystarczająco dobra na taką misję. A co jakbyś go chciała poderwać? Nauczycielu Mike, jestem gotowa. Laila, bądź grzeczna i pokaż mu swoją najlepszą stronę. Nauczycielu Mike, obrażasz mnie. Zawsze pokazuję się z jak najlepszej strony. Diana, zobacz, jak Laila udaje, że jest fajna. Zawsze zachowuje się, jakby była urocza i dobra, kiedy rozmawia z nauczycielami. A tak naprawdę... A naprawdę lepiej się od niej trzymać z daleka. Babciu! No dobrze, babciu. No nie, babciu. Proszę, nie gniewaj się na mnie. Dyrektor chce mnie znowu zobaczyć. Nie jestem winna. Babciu, proszę. Babciu! Robiłaś takie same rzeczy, kiedy byłaś młoda. Wiem o tym. Dziadek mi powiedział, że czasami nawet wybijałaś szyby. Babciu! Babciu, zaczekaj. Więc to są cheerleaderki tej szkoły. Fajne. Hej, nieznajomy, kim jesteś? Jak się tu dostałeś? Słyszysz mnie? Gdzie jest strażnik? A ty kim? A, cheerleaderka. Lepiej wyglądasz na zdjęciu. Właściwie to jestem najgorętszą dziewczyną w tej szkole. Tak, to ja na tym zdjęciu. Nie wyglądam dobrze, bo się nie wyspałam. A ja jestem synem dyrektora tej szkoły. Syn dyrektora tej szkoły? Syn Ashota Ashotowicza? A niech to, gdzie on jest? Przecież nie mógł zniknąć. Właśnie ciebie potrzebuję, pomożesz mi. Puść. Igor? Cześć, jestem Laila. Nauczyciel Mike poprosił mnie, żebym cię przywitała. Cześć. Laila, nie potrzebujemy cię. Udamy się teraz do gabinetu dyrektora i nie będę już miała problemów w tej szkole. Puść mnie, nigdzie nie idę, mam inne plany. Jana, nie potrzebujemy cię. Chodźmy, Igor, pokażę ci kawiarnię. No nie, syn dyrektora, muszę się z nim zaprzyjaźnić. Dobra, Igor, zobacz, to nasza szkolna kawiarnia. Usiądź, gdzie chcesz. O, tu jest fajnie. Nie składamy zamówień. Ice, to syn dyrektora. Igor. Okej. Okay. Ice, na co czekasz? Przynieś Igorowi gorącą czekoladę. Z karmelem. Igor, mogę cię tak nazywać? Nie ma problemu. Dobrze, chwileczkę. On tu jest. Laila, odejdź, spotkałam go jako pierwsza. Jana, uspokój się, on nie rozwiąże twoich problemów. Laila, nie mam wyboru. Igor, musisz porozmawiać o mnie ze swoim ojcem, Ashotem Ashotowiczem. Nie odpuszczasz tak łatwo, co? Co zrobiłaś? Jana, lepiej się zamknij. Laila, Igor może mi pomóc. Dobra, Igor, słuchaj. Kiedy czekałam na twojego ojca w jego gabinecie, zobaczyłam jego króliczka. Zobaczyłam, że jest głodny, więc nakarmiłam go orchideą, którą twój ojciec hodował przez 20 lat. To dawaj piony, jestem na nim uczulony, odkąd miałem 5 lat. Poważnie? I kto jest fajny? Ja jestem fajna. Fajnie. Igor, na pewno jesteś synem dyrektora? Masz ochotę na tiramisu albo świeże bułeczki mąż z wiśniami. Ice, możesz mu mówić po imieniu. No ta, planuję tu zostać. Oczywiście, że tak. Igor, a masz dziewczynę? Chłopaki, pamiętajcie, co wam powiedziałem. Macie mnie nie zawstydzić. Ojej, on już to jest. Słuchajcie, wygląda fajnie. Dziewczyny, ciekawe, czy jest dobrym chłopcem, czy złym. Ice, proszę, daj mi ostatni raz na zeszyt. Syn dyrektora tam jest. Nie dam ci nic na kredyt. Gdzie syn dyrektora? Cicho, co się drzesz? Cześć! Jesteś synem dyrektora? Jesteś tu nowy? Będziesz się tu uczyć? Dziewczyny, zostawcie go w spokoju, może przyjechał jako gość. Hej, dziewczyny, jesteście czy liderkami? Widziałem wasze zdjęcia. Igor, nie rozpraszaj się, może pójdziemy się zobaczyć z twoim ojcem? Jesteś synem dyrektora? A możesz poprosić Ice'a, żeby dał mi bułeczkę na zeszyt? Tylko raz. O, Jana, tu jesteś, proszę do dyrektora. A ja już nie muszę się widzieć z dyrektorem. Igor sobie z tym poradzi. Tylko jedna bułka, proszę. O, cześć, Igor. Jana, do gabinetu dyrektora. Co znowu narobiłaś? Cześć, Igor! My też jesteśmy cheerleaderkami. Żabami. Hej, dziewczyny, dużo was tu. A my to cheerleaderki króliczki. A ja jestem zielona, najbystrzejsza dziewczyna w tej szkole. No, Igor, jeżeli nie potrzebujesz mojej pomocy, to ja nie chcę być w tym towarzystwie. No, dziewczyn, to jest tu naprawdę dużo.
Tak, pani Gorze, w czym mogę pomóc? Słuchaj, bądźmy kumplami, pewnie będziemy w jednej klasie. No jasne. To co, podoba ci się nasza szkoła? No, jest w porządku. Jest tu tyle dziewczyn, że ciężko wybrać. Dziewczyn niby dużo, ale większość jest zajęta. Ta z czarnymi włosami, czyli liderka króliczek, to moja dziewczyna, od razu mówię. Ciekawe, że macie tu aż tyle par. Oj, znikłam! Nie wszyscy są w związkach! Ja się z nikim nie spotykam! Lepiej nie uderzaj do Diany, ona spotyka się z koszykarzem, żeby też mają chłopaków! A tam raz im przynieśli pompony i już nie wrócili. O, ta przestań wszystkich podrywać, nie kupi ci bułki. Czemu, w czym problem? Wybierz sobie jakąś bułkę. Chcę z wiśniami, to moja ulubiona! Dobra, nie ma sprawy. Proszę bardzo. Tylko wiedz, Igor, że teraz ci nie da odejść. Igor, dziękuję bardzo! Widzieliście to? Igor kupił mi bułeczkę! Brawo, Zielona, masz szczęście! No co, dziewczyny, co sądzicie o synu dyrektora? Mi on się nie podoba. Dlaczego? Mi się bardzo podoba. Mi też się podoba. On jest taki fajny, ale nie mogę się na niego gapić, bo będę musiała porozmawiać z Ice'em. Fajnie tu macie, wypiję jeszcze jedną czekoladę. Jasne, a mógłbyś przynieść polewę czekoladową, jest na stole króliczków. Jasne, bez problemu, stół króliczków. On tutaj idzie! Dziewczyny! Syn dyrektora tutaj idzie, dziewczyny! No jasne, idzie do króliczków! Hej, dziewczyny! Cześć! Mogę prosić o polewę? Chciałbym gorącą czekoladę! Dziewczyny, nie zrozumiałyście? W ogóle go nie obchodzicie! No nie! On tu przyszedł tylko po polewę. Dziewczyny, co robimy? On nawet nie patrzy w naszą stronę. Wiem, co musimy zrobić. Musimy z nim porozmawiać. Nie myślcie sobie, że jesteście najładniejsze. Są lepsi. Na przykład my. Mam dosyć króliczków. Potrzebny mi jakiś cel. Zielona plus Igor równa się miłość. I wiśniowa bułeczka. O, hej dziewczyny, i co, widziałyście syna dyrektora? Halo, synu dyrektora, gdzie jesteś? Pewnie jakiś udawany i nie przyszedł. Chłopaki, cześć! Nie kumam, kto by się chciał spotykać z synem dyrektora? To koszykarze, najfajniejsi faceci w szkole. Wszyscy chcieliby być jak oni. Smajlik, widzisz tam koło baru? To chłopak, Igor, to syn dyrektora. Zauważyłem go. A ty co, Diana, już znasz jego imię? Bardzo szybko poznałaś syna dyrektora. Smajlik, uspokój się, to syn dyrektora. Lepiej się z nim zaprzyjaźnij. Lepiej bądź z nim w dobrych relacjach. Dziewczyny, to, że jest synem dyrektora, nic nie znaczy. A wy co, ciągle syn dyrektora i syn dyrektora. Podoba wam się? Patrzcie. Max, uspokój się, nie obchodzi mnie on, ale z dyrektorem to ja nie chcę mieć problemu. Hej, synu dyrektora, jesteśmy koszykarzami, miło nam cię poznać. I nie podrywaj naszych dziewczyn, jak nas nie ma w pobliżu. Nikomu nie wchodzę w drogę w tej szkole, ale nie chcę, żebyście mi też wchodzili. W przeciwnym razie wpadniecie w kłopoty. Zaczyna się. Dziewczyny, zauważyłyście, że kiedy przychodzi nowa dziewczyna, to nie ma problemu, ale kiedy przychodzi chłopak... Pojawiają się problemy. Smajlik, proszę, nie zachowuj się w ten sposób. Nie rozumiesz, że lepiej być w dobrych stosunkach z dyrektorem i z jego synem też? Zwłaszcza wiedząc, że Ashot Ashotowicz jest najlepszym dyrektorem. Serio, Diana? To dużo miłości. Możesz się z Igorem umówić. Chodźmy, chłopaki. Smajlik, źle mnie zrozumiałeś. Igor jest moim chłopakiem. Spokój, nie jestem niczym chłopakiem. 10 i 11 klasa zachowujecie się jak małe dzieci. Rozczarowaliście mnie. Dziewczyny, powiedzcie mi, czemu mi się to zawsze zdarza? Jestem w szoku. Mój związek ze Smajlem jest zrujnowany. I chyba z dyrektorem też. Nauczyciel Majk się ucieszy. Jestem naprawdę w szoku. Mam dosyć tego, że Smajlik zawsze jest zazdrosny. Zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał, a ja pójdę go znaleźć i wszystko mu wyjaśnię. Pa-pa wszystkim. Pa-pa. Ice, gdzie moje kakao? Being better when I'm 70. Your drip is just a water spring. You know I drip different, just the seven seas. I deal with life different, make that lemon squeeze. Went off with my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese.